możliwość. Żeby nie było tak, że cały czas są kupione. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Pan Milioner. Bardzo was serdecznie witam. No, jak widzicie, ma tutaj Octane'a z dekalem, którego używałem chyba jak na początku grałem w Rocketa. To był taki chyba mój najładniejszy animowany wzór na początku, ale dobra, może bez przedłużania na start. Tutaj ruszamy do meczu. No dobra, dołączyliśmy do drużyn, to mogę pozadawać w końcu pytania. No więc na sam start, jak długo grasz? Jakie masz rangi? Zacząłem grać w Rocket League, kiedy wyszedł Free to Play na Epic Games. Kiedy rangi, no to mam praktycznie Golda na prawie każdym, na trójkach, duo i Goldzik i solo. A na Rumble na platynę, chociaż to wiadomo. No na Rumble zawsze te rangi są trochę wyższe. Chociaż w tym sezonie ciężej wbić Super Sonica Legend na właśnie Rumble niż w poprzednim, bo zwiększyli pułap. No, też tak właśnie słyszałem. No, a poza Rocketem, w co tam pykasz, czy tam wcześniej grałeś? No, pykam też Valoranta w sumie. A, no w Valorancie anti-cheat firuję. No, czasami nawet gram z kolegami w Minecrafta. To się często zdarza. Serwery no takie sumie, tam customowe. W sumie tyle. Tak, no i w Rocket League to wiadomo, najlepsza gierka. O, no, to też warto dodać. A ulubiony tryb w Rockecie? A, chyba dwójki, prawie jak każdy. No, chyba nie pamiętam, żeby ktoś odpowiedział inaczej w EDEK vs. Widzowie serii. Naprawdę, nie pamiętam. No, bo można sobie z kimś pogadać czy coś. No. Tam zawsze przyjemniej się gra. No, nie ma aż takiego chaosu jak na trójkach, zwłaszcza tam na niższym poziomie. Zresztą na niższym, u mnie dalej jest chaos na trójkach. Gorzej jeszcze jak się gra czwórki. Jeszcze Rumble do tego jak jest. To już jest abstrakcja. Czwórki z Rumble to już na prywatnych, nie? Moi koledzy lubią tak grać. A wiesz już w ogóle, co zagramy w drugim meczu? Wiem, oczywiście. Niespodzianka, czy mówisz? A standardowo, to się możesz domyślić, co? Standardowo to brzmi jak może Booberball? No i dobrze brzmi. No to fajnie. Ostatnie odcinki w końcu normalne tryby są grane. A nie kwadrat i grawitacja na ciężki, tak jak kiedyś było, czy tam krążek. Bo z ekognomem nie pozdrawiam. Ulubione auto to Octane? Tak, ale pykałam kiedyś Fennekiem, ale mi się nie wiem, dlaczego mi się znudziły te hitboxy i jakoś wygodniej mi się gra Octane'em. W sumie tak. Większość osób używa Octane'a. Zawsze się go używało najczęściej, dlatego ja to tak zawsze... Nie no, ja po prostu zawsze używałem do minusa, ale podpasował mi Fennek, odkąd wyszedł, bo jest takie połączenie trochę do minusa i Octane'a. A w ogóle, jak, że jesteś nowym graczem? Czekaj, bo ty połączyłeś konto z tym, co sobie czasem pykałeś przed free to play, czy nie? Nie, jeszcze nie. Aha. Znaczy, nie to wiem, dlaczego, ale nie to w każdym razie, jak odblokować Dominusa na nowym koncie? No, tam są jakieś wyzwania. No, to wyzwań trzeba by porobić. Tak. No. No, to się z czasem odblokuje. Dobra, to teraz najważniejsze pytanie odcinka. Co jadłeś na obiad? A na obiad jadłem lasagne. O kurde, jak to weszło, ciekawie. Oj, ci się trafiło biały wybuch z karnetu? Z karnetu. A muszę przyznać, że dostałem, no, od takiej szlachetnej osoby. To co, do pozdrowienia osoba, czy nie? Bardzo do pozdrowienia i to szczególnie. To dawaj, jaki nick? Teatr. Osoba mań teatr. Bardzo spoko, ziomek. Taki pan milionera tutaj dary zbiera. A w ogóle skąd pomysł na nick? No, wzięło się od tego, że mam szczęście w życiu. Bardzo duże szczęście mam w życiu. Wszystkie giveaway'e, to te lotki. To tutaj wiecie, kto wygrywa. A właśnie, a propos szczęścia w życiu, to tutaj też pan milioner, jak nazwa wskazuje, sobie kupił rezerwację. I ja się chciałbym zapytać, jak uzbierałeś walutę? Taktyka moja jest legendarna i nie mogę jej każdemu zdradzić, ponieważ no... No far, dobra, to nie zdradzaj na odcinku, bo... Chociaż i tak już teraz wprowadziłem limit tego, że na przykład teraz nie da się kupić i planuję co drugi odcinek w ogóle dawać możliwość. Żeby nie było tak, że cały czas są kupione. Bo ostatnio się to często zdarza. Mam nadzieję, że nie będziesz miał zawalonych prywatnych wiadomości z pytaniem, jak to zrobiłeś. Oby. To jest fart. Jedynie fart. Sam powiedział wcześniej, że ma farta. No bo kiedy w życiu miałem taką sytuację, no, że tylko szczęście mi uratowało coś. Na przykład teraz mi się poluzowało koło w rowerze, ale nic się nie stało. Aha.
Nieźle. A to co się stało? W sensie jak zahamowałeś? Właśnie stało się to, że nic się nie stało, że akurat spadło, kiedy jakby stanąłem. A, ale farcik. Dobra, chyba wszystko jest fajnie ustawione, także klasyczny boomer ball, boomer mode, zwał jak zwał generalnie. Każdy to, już nie pamiętam jak to się najpierw nazywało, bo każdy nazywał to wyokreślony sposób, ten tryb, ale kiedyś oficjalnie został wprowadzony w Rokecie jako tymczasowy i był, został nazwany właśnie inaczej, tylko nie pamiętam, czy jako Boomer Mall, Boomer Mall, Boomer Mode, czy Boomer Ball. Ja połączyłem te dwie nazwy strategicznie. W sensie obie nazwy są poprawne. Dobra, wykorzystując to, że nie pamiętam, co chciałem zapytać, to może przypomnę wszystkim, jak się właściwie dostać na ten odcinek, jak można wystąpić w Edek versus Widzowie. To po prostu wbić na nasz serwer na Discordzie, tam jest kanał FyAky. Kurde, znowu dopowiedziałem. FyAQ? Na którym możecie dokładnie zobaczyć instrukcję, jak to zrobić. I generalnie są dwie opcje, albo wykupienie rezerwacji, która teraz będzie bardziej limitowana, albo zgłoszenie się jako pierwszy w momencie, kiedy szukam chętnego. No ale to wszystkie szczegóły macie właśnie na Discordzie. A, wiem co chyba chciałem zapytać. Czy próbowałeś kiedyś pograć na padzie? Próbowałem. Nawet grałem. Tak? I najlepsze jest to, że jakoś mi to nie pykło, ponieważ w gierki grałem na klawiaturze zawsze i... No tak, przyzwyczajenie. No i ciężko było mi. No jak ktoś całe życie grał na klawiaturze, to ciężko się przestawić. Czasami chociaż pykałem na padzie, ale no tylko w FIFA w sumie. Mhm. Z bratem. Bang. A to było dziwne. Jest samobój. Jak co ta piłka tak podskoczyła jakoś wysoko nagle? Pitagorasik? Elegancko Pitagorasik. Muszę kiedyś zrobić emotkę na Twitcha Pitagorasa. A boom. Oj, dobra, no, jednak zawrotna... Ciężko się brali, że tak powiem. Bo leci petarda. Zawrotna prędkość. Cyk, stylowanie. Nie! Kurde, mogłem to strzelić. A w ogóle jak znalazłeś kanał? Bo to też mnie zawsze ciekawi. No, poradnik obejrzałem, no. A, poradnik, dobra. Wpisałem poradnik, kiedy wyszedł free-to-play, zacząłem grać. No i szukałem jakbyś lepszych w tą grę. No to elegancko z poradnika. W sumie zawsze mnie ciekawi, jak ludzie trafili na kanał. No, możecie wy napisać w komentarzu, jak wy trafiliście, proszę bardzo, tutaj. Taktyczne pytanie. Ciężko zacząć, ale potem też jest taka satysfakcja, jak się czegoś nauczysz w Rokecie. To jest, czegoś nowego. No, bo to jest tyle rzeczy. Najfajniejsze jest właśnie w Rokecie w porównaniu z na przykład taką FIFA to, że tutaj wszystko właściwie robisz ty, nie jesteś zależny od tego, jaką masz kartę, od tego, czy gra zdecyduje, że strzeli w słupek, czy w bramkę. Ty się poruszasz, w ogóle wszystko robisz sam. Okej. Okay. A też trzeba tą pamięć mieściową sobie wytworzyć. No tak, na pewno. Tutaj pamięć mięśniowa jest tak wymagająca, że na przykład speed flipa to dalej nie potrafię zrobić, czyli tego takiego, w sensie no może i potrafię, ale na wznowieniu nie, co by się przydało. No nie, mam motywacji, żeby na treningu się tego uczyć. Tak, spotykałam na rankedach osoby, które normalnie robiły mi dziwne rzeczy, na przykład jakieś double tapy próbowały. To jest ciekawe. Wiadomo, na każdych rangach ludzie próbują. Z mniejszym, lepszym skutkiem, ale... Ale próbują i to jest ważne i się w końcu im uda. No. W sensie, no, jak komuś nie zależy na randze, to czemu by nie próbować? Jak ktoś chce tryhardować, to niech sobie najlepiej to odpuścić, no bo wtedy właśnie tak jak, o, w drodze do Grand Championa. Ludzie przegrywają przez to, że za dużo próbują, chyba że im nie zależy na wygrywaniu. I chcą się czegoś nauczyć, ale to nigdy nie wiadomo. A to nawet ostatnio oglądałem filmik, porównanie umiejętności freestylu różnych rang i czempiony sobie zdecydowanie lepiej od Supersonic Legendów akurat radziły w tym odcinku, co było takie śmieszne. To akurat ciekawe. No, może kiedyś też zrobimy taki odcinek, tylko w Polsce jest ciężko by było. No nie no, można dobrać na każdej randze ludzi. Może kiedyś powstanie taki filmik. No, to jest w sumie ciekawe było do oglądania. A, tutaj? Tam. Nie! Zadziałało! Dobra, farcik. Oho. To było calculated od samego początku. Bang. O! To by było fajne. Samobój? Nigdy. Podpucha. O nie, zniszczył mnie. A w ogóle skąd ta nazwa drużyny 7-7? Bo tutaj nawiązanie do pewnego użytkownika jest, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda. To nie jest mój klub, dołączyłem do mojego kolegi, ale on kierował się
Nie wiem dlaczego, ale to dziwne, może 7-upem i jakoś... Aha. Jakoś tak stworzył. Bęk! Prosto w poprzeczkę, to było beznadziejne. Standardowo na odcinku nie można nic strzelić. Kontratak. Nie wiem, ja nigdy na filmie nie da się nic wykończyć. To jest jakaś magia nagrywania. Mocny strzał. Czekaj. O! Dlaczego? No, daj! O! Dobra, nie, jest farcik. No, nie wierzę. Ale to by było odlaki, że strzeliłem spojenie i by do mojej bramki weszło. Chamstwo rakietowe. Bang! No nie, nie mogę trafić. Już nawet dźwięk wydałem, więc jak to nie działa, to chyba nic nie zadziała. Zerowa sekunda. Musi się udać. Nic ci nie uda. Bang! A! W ogóle u mnie na ekranie to wybiłeś. Pozdrawiam Tajszo, któremu powinien się udać moderatora. Dziękuję. No i w zasadzie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja tutaj tobie dziękuję za wzięcie udziału. Ja też dziękuję. No, chyba, nie wiem, nic nie zapomniałem raczej powiedzieć. A, dobra, bo bym zapomniał jednak. Zostawcie suba. No, elo, elo. Siema.